Witajcie na najlepszym kanale OGO. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak wygodnie liczyć teren. Dla przykładu użyjemy gry Lisa Dola z KG w piątej rundzie tego turnieju. Nie wiem, jak to przeczytać. Jeśli ktoś wie, będę wdzięczny za info. Kamienie i grupy, które nie zdołały zdobyć dwójki oczu, a są w terenie przeciwnika, zostają ściągnięte na koniec gry tak, jakby zostały zbite. Dlatego nie ma sensu dokładać kamieni do swojego terenu tylko po to, by je zbić. Jeden zbity kamień jest wart tyle samo, co jedno otoczone przecięcie. Jeden punkt. Liczymy punkty przeciwnika. Ważna jest różnica punktów, a nie kto ile zdobył, więc dla wygody nasze zbite kamienie wkładamy w teren przeciwnika. My tracimy jeden punkt za zbitego i przeciwnik traci jeden punkt za przecięcie. Wychodzi na zero. Dla wygody liczenia punktów możemy poprzesuwać kamienie w obrębie ich terenu tak, aby utworzyć łatwy do policzenia kształt. Biały ma 10 plus 10 plus 3 razy 6 minus 2. Czyli 36 plus komi, które na chińskich zasadach wynosi 7,5 punkta. Czarny ma 10 plus 6 razy 6 minus 2, czyli 44. Czarny wygrał w tej grze o pół punkta. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Cześć.